Witam Państwa, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat zaawansowanych orientacji. To jest takie troszeczkę uzupełnienie tematu do orientacji transformacji tak w ogóle, ale nie będziemy dzisiaj aż z tak okrutnych rzeczy korzystać. To co chciałem pokazać to jest sposób w jaki można wykorzystać pewne proste narzędzia, które są w Blenderze, nie wymagające żadnych wtyczek do zrobienia pewnych dość złożonych operacji edycyjnych. Jak widać na początku dodałem sobie kostkę i teraz tą kostkę za chwilkę w trybie edycji zetnę na każdej krawędzi, używając do tego nowego narzędzia w Blenderze, które nazywa się Bevel. Skrót na Bevel to Ctrl B. Oczywiście działa to narzędzie w trybie edycji. A więc jeżeli wcisnę Ctrl B i przesunę mysz, to w pewnym momencie zacznę ścinać krawędzie. To jest dokładnie to samo, co robi modyfikator Bevel, który już znamy. Jeżeli pokręcę kółkiem myszy, to ten Bevel może nastąpić kilka razy, od razu mi ładnie zaokrąglając krawędzie na kostce. To co potrzebuję to bevel, który wykonany jest raz, żeby ściąć krawędzie i później drugi raz, aby mi te krawędzie ściąć kolejny raz. No jest tych razy trochę za dużo, chyba powiedziałem, ale nieważne. Więc teraz zobaczmy jak ta kostka wygląda. Oczywiście ze ściętych krawędzi zrobiły się takie ładnie wyokrąglone boki. No i teraz to co chciałem przedstawić to jest sposób, w którym można na przykład wziąć te trzy krawędzie, czy też te trzy wierzchołki, przepraszam, i ten czwarty i je spłaszczyć w taki sposób, aby one były ustawione na płaszczyźnie, na której leży ten trójkąt z wierzchołków. Jeżeli w widoku siatki to pokażę i zrobię tu nawet taki trójkąt jak teraz, teraz go widać mam nadzieję, to chciałbym, aby te wierzchołki, które są tutaj, były spłaszczone i leżały równo na tym trójkącie, ale żeby były spłaszczone w kierunku, w którym ten trójkąt patrzy, czyli w kierunku normalnej do tego trójkąta. No i oczywiście można się zapytać, jak to zrobić i w ogóle, że czego się tutaj czepiam, skomplikowane. No więc chciałem pokazać, jak można do tego dojść. A więc przede wszystkim zaznaczmy sobie tylko te wierzchołki, które chcemy, aby było widać. Naciskam Alt-B i zaznaczam pewien obszar ekranu, w którym będę widział te swoje wierzchołki i nic poza tym. Ok? To mi pozwala ograniczyć ilość geometrii w tym momencie. Nie będzie mi ta geometria zasłaniała moich rzeczy, które chcę tutaj oglądać. No i teraz tak, jeżeli zaznaczę te trzy wierzchołki, które są w narożnikach, które mają być tą moją płaszczyzną odniesienia, to jak widać nie za bardzo wiadomo co teraz z tym zrobić. No i teraz mogę wybrać coś takiego jak zmianę orientacji mojego narzędzia, mojego kursora 3D. Jeżeli wybiorę zamiast tego menu Global tutaj takie polecenie na przykład jak Normal, to w tym momencie ten kursor zmienia orientację. I to jest orientacja, proszę zobaczyć, która jest tak zrobiona, że wydaje się, że stoi idealnie na tej płaszczyźnie, na której leżą te moje wierzchołki. Jeżeli połączę je za pomocą ściany, to widać to chyba nawet jeszcze lepiej. Ten wektor Z teraz, czy też ta strzałka Z-owa, to jest strzałka prostopada do mojego trójkąta. A więc jest to orientacja, w której chcę właśnie przeskalować te pozostałe cztery wierzchołki, które są tutaj. No więc jeżeli teraz będę chciał je skalować, to oczywiście one muszą być skalowane wzdłuż tej osi Z. I ta oś Z jest dostępna tylko wtedy, kiedy rzeczywiście widzę ten widok swojego narzędzia w trybie normal. Jest to jeden z częściej używanych trybów, więc nie jest to żadna nowość, mam nadzieję, usunę z tą ścianę, o którą mi nie chodziło. No i teraz tak, zaznaczam te trzy wierzchołki, mam tą orientację normal i teraz jak przeskalować te pozostałe trzy tak, aby się w tej orientacji skalowały. Na początek zobaczmy, czy jeżeli je zaznaczę, to również mój kursor ustawi się w taki sam sposób. No i jak widać, w tym przypadku, ponieważ mam symetryczną scenę, rzeczywiście tak jest. Ale jeżeli teraz zacznę skalować wzdłuż osi Z, to będzie to zupełnie inna oś. Dlatego muszę nacisnąć jeszcze raz klawisz Z. A więc naciskam kombinację taką. Może w widoku siatki to zrobimy. Zaznaczę te trzy wierzchołki, które chcę skalować. To są te. Proszę bardzo, tak wyglądają. I teraz naciskam tak. S. No, przepraszam. Naciskam S. Skaluje się wszystko do centrum, tak jak normalnie. Następnie naciskam Z. I to jest oryginalna, globalna oś Z w tym przypadku. Oczywiście jestem teraz w dzikiej transformacji, w dzikim obrocie sceny, więc ta oś Z wydaje się niepionowo ustawiona. I teraz naciskam drugi raz Z. Jak to zrobię? To w tym momencie jestem ustawiony do naszej osi Z, tej normalnej. Tej, która normalnie była z modyfikatorem 3D związana, czyli z tą niebieską strzałką tutaj. I to jest to, o co chodzi. Teraz powstaje pytanie, w którym miejscu tak naprawdę są te trzy wierzchołki, względem których chcę skalować? Ponieważ wymyśliłem sobie, że to ma być ten trójkąt. No więc trójkąt teraz, jeżeli go zaznaczę, to ustawia mi kursor w tym miejscu, o tutaj. To miejsce, w którym stoi kursor, to jest środek tego trójkąta. Teraz być może tego nawet za dobrze nie widać, ale tak jest, ponieważ mam teraz wybrany środek transformacji jako tak zwany median point. Median point w tym momencie oznacza, że mój środek transformacji jest w geometrycznym środku wszystkich zaznaczonych wierzchołków. W związku z tym to jest to miejsce, względem którego chcę skalować.
No i aby teraz można było te pozostałe cztery wierzchołki przeskalować względem tego miejsca w przestrzeni, w tej osi Z, która jest normalnym wektorem do tych trzech wierzchołków, należy użyć kursora 3D. Na początek ustawię kursor 3D w miejscu swojego kursora, czyli w miejscu swojego manipulatora, który stoi tutaj. Naciskam Shift S i wybieram sobie polecenie Cursor to Selected. Jeżeli to zrobię, to w tym miejscu, gdzie jest mój manipulator 3D, stanął także kursor. W związku z tym mam już jakiś punkt w przestrzeni, względem którego mogę orientować transformacje, które będę wykonywał z innymi elementami. Teraz, aby skalować względem tego punktu, po zaznaczeniu tych czterech wierzchołków, proszę zobaczyć, że one są teraz tutaj. Tu jest ich środek transformacji, więc skalowanie ewentualne w osi Z będzie skalowało nieprawidłowo. To żeby skalować teraz nie według tego punktu, ale według kursora 3D, muszę wybrać z menu Pivot Point Skaluj według 3D kursor. Nawiasem mówiąc, skrót, który włącza skalowanie według tego kursora, to jest kropka. Jeżeli wcisnę teraz kropkę na klawiaturze alfanumerycznej, nie tą, która jest na numerycznej, tylko tej, tą zwykłą, co jest obok przecinka, ukośnika, to w tym momencie ustawiam transformację od razu na taką, która odbywa się wokół kursora 3D. Jeżeli chcę mieć z powrotem ten median point, to naciskam Ctrl i kropka. W tym momencie wracam do ustawienia median point. Warto pamiętać te skróty, ponieważ często następuje potrzeba przełączenia się między transformacją względem 3D kursora albo transformacją według median point. Są jeszcze inne skróty, ale w tym, żeby to określić, to już odsyłam Was do konkretnego tutoriala na temat tego właśnie zagadnienia. No więc naciskam kropkę i już mogę skalować według mojego położenia, znajdującego się dokładnie pomiędzy tymi trzema wierzchołkami i będę skalował te cztery wierzchołki do zera w tym momencie, aby one się spłaszczyły na tą powierzchnię tego niewidzialnego trójkąta. Narysuję ją tutaj, aby osoby, które nie mają jeszcze wyobraźni przestrzennej, mogły to zobaczyć dokładniej. O, chodzi mi o ten trójkąt. Wiadomo, oczywiście, że teraz przekręcę, to będzie trochę inaczej narysowane, ale chodzi o taki widok mniej więcej. No dobra, więc teraz to zgumkuję, żeby nie przeszkadzało. Nawiasem mówiąc, takie rysowanie odbywa się przez klawisz D wciśnięty i trzymany, a później lewy klawisz myszy. A ścieranie to prawy klawisz myszy, to jest Giris Pencil, czyli to narzędzie, które jest dostępne, zaraz zobaczę, gdzieś tu, o, to jest to. Teraz jest nowa warstwa dodana, czarna w kolorze, mogę ją usunąć. To jest to samo, co ją skasował gumkując. No dobra, więc teraz wracamy do naszej transformacji. Naciskam klawisz S, aby skalować elegancko swoje wierzchołki. One, ponieważ są skalowane według 3D kursora, to już zmierzają właśnie w jego kierunku. I teraz naciskam klawisz Z, aby ograniczyć skalowanie do osi Z. I to jest pierwsza globalna oś. A następnie drugi raz wciśnięcie Z powoduje, że to będzie oś lokalna. W tym momencie ta lokalna oś to jest oś, która jest równa z osią Z wynikającą z tego ustawienia normal tutaj. A więc to jest oś po prostu normalna do tych trzech poprzednio zaznaczonych wierzchołków. A więc znowu już bez gadania naciskam S, Z, Z i skaluję. I teraz aby przeskalować równiutko, bez żadnych błędów, naciskam 0. Potem naciskam Enter i mam przeskalowane na płasko coś, co było w narożniku. OK? Jeżeli teraz wcisnę Alt B, to odkryję resztę pozostałych wierzchołków i proszę zobaczyć, mam elegancko przeskalowane. Tak samo, gdybym chciał zrobić to tutaj. Zaznaczam na początku te trzy wierzchołki. Przełączam się do transformacji, czy też do wyboru Median Point. W tym momencie mój manipulator 3D jest ustawiony już pomiędzy tymi trzema wierzchołkami. Teraz wciskam Shift S i przesuwam do tego miejsca kursor. Teraz przełączam się do transformacji według kursora. No i transformuję według krzywej, czy też według tej strzałki orientacji normalnej. A więc zaznaczam teraz następne te cztery wierzchołki. No i naciskam S, Z, Z, 0. I mam spłaszczony cały narożnik, ok? Tak to działa. Zrobię to jeszcze raz, na przykład w tym miejscu. Zaznaczam na początku trzy wierzchołki, które określą mi płaszczyznę, w której chcę skalować inne wierzchołki. Ta płaszczyzna jest oczywiście niewidzialna, nie ma tutaj żadnej płaszczyzny między nimi, ale chodzi o takie jakby płaszczyznę, która je będzie przecinać w przestrzeni. Następnie przełączam się do kursora, który ustawiony jest w uśrednionej lokalizacji, to jest ten median point. Następnie Shift S przesuwam do tego miejsca kursor. Widać, że kursor się tutaj źle ustawił. No i trzeba teraz zobaczyć dlaczego, zobaczmy co się dzieje. Niby wszystko dobrze, wszystko cacy, a jednak coś jest nie tak. No więc zobaczmy. Teraz wcisnę Shift S, kursor to selected, no i niestety nie nastąpiło to ustawienie kursora we właściwym miejscu. Można by się było zastanawiać, dlaczego. Nie wiem dlaczego. Szczerze mówiąc, będzie to trzeba teraz wykryć. Poprzednio było wszystko w porządku, dlaczego to dziwnie wygląda. Zobaczmy może, spróbujmy wybrać sobie 3D kursor. To jest oczywiście przesunięcie naszego manipulatora 3D.
Median point jest w tym miejscu. Jeżeli zrobię Shift S, muszę wziąć kursor tu, selected. No jakoś nie bardzo, ale udało się. Nie wiem dlaczego wtedy to nie chciało działać, ale widać, że teraz już jest ok. Dobra, więc znowu zaznaczam sobie te cztery wierzchołki, które chciałem skalować. To są te. I naciskam Shift, ZZ i 0. I tu nie wyszło, bo znowu coś było nie tak. Więc tak, zaznaczam je jeszcze raz. Sorki za te zakłócenia. Widzę, że kursor jest we właściwym miejscu. Wydaje się też, że leży we właściwej płaszczyźnie. Dobrze, no to teraz trzeba się przełączyć po prostu do transformacji określonej środkiem kursora. Zaznaczyć te wierzchołki, które chcę skalować. I teraz S, Z, 0 i jeszcze raz Z. Ok. Wszystko było w porządku. Trochę tu nakręciłem, więc zrobię to jeszcze raz, żeby was troszeczkę ponudzić. W końcu wiadomo, że tutoriale nie wszystkie muszą być łatwe, proste i przyjemne. Zrobimy to porządnie jeszcze raz. Zaznaczam jeden wierzchołek, drugi, trzeci. Następnie naciskam Ctrl, kropka. W tym momencie mój kursor jest tutaj, pomiędzy tymi wierzchołkami. Teraz naciskam Shift S i kursor to selected. I widać, że ten kursor nie przeskakuje do selected. Być może jest to jakiś błąd blendera, jest to w każdym razie zachowanie niepożądane i nieoczekiwane. Więc zmienię jeszcze raz kursor na median point, ewentualnie na 3D kursor i median point. I teraz dopiero wcisnę Shift S i przeskoczenie kursora. Jak widać, to zachowanie, które było poprzednio, było spójne z tym, co robiłem, ale nie działało, dlatego trzeba tą operację było powtórzyć jeszcze raz. Teraz jak już jest kursor 3D, w miejscu, gdzie jest środek transformacji, wciskam kropkę i zaznaczam wierzchołki, które chcę przeskalować. To są te. OK? I teraz naciskam po prostu S, Z, Z, 0 i robią się płaskie. Dobra, myślę, że pozostałych części sześcianu już nie będę robił. Możecie zrobić to jako pracę domową, jeżeli chcecie, albo jako ćwiczenie. W każdym razie chciałem pokazać, jak można zrobić taką rzecz, która pozornie wydaje się dość trudna i może być dla początkujących dosyć taka kłopotliwa. Dobra, dziękuję za uwagę, już nie przynudzam. Do zobaczenia następnym razem. Postaramy się następnym razem zrobić coś bardziej hardkorowego. Na razie wszystkim.